Cześć, witam w kolejnym odcinku Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Online. Dzisiaj sobie pogramy z jakimś kolesiem kolejnym. Meczyki oczywiście rankingowe. Tam po prostu ludzie więcej grają i po prostu są lepsi, bo ci, co grają na player match, no to naprawdę trochę tak nubią, że nie opłaca się z nimi grać. Zresztą rozłączają się, to jest takie dziwne. A tutaj są jakieś normy. Dobra, przedstawię Wam dzisiaj moją postać, nową postać. Kagekun też się tak nazywa. Natomiast znacznie go zmodyfikowałem, jego umiejętności i... No i zobaczcie, jak się sprawuje w akcji. Zrobiłem go takiego... Na takiego pseudo-androida, pseudo-Saiyana. Powiedzmy, że ubzdurałem sobie, że to jest Saiyanin zamieniony w androida. No i taka to postać będzie. Mam styl walki od Ultimate Gohana. Widziałem, że ludzie też często nim grają, żeby go zaspamować, więc postanowiłem, że sobie zapożyczę od jego stylu to wszystko. No i dobra, rozpoczynamy walkę. Widzicie, mój style jest taki biało-czerwony. Kurde, koleś ma... Co to jest? Za pleców mnie jakoś wziął. Niestety nie jestem teraz w stanie stwierdzić, jakim stylem walki on walczy. Zapewne jakimś... Gogetą czy czymś. Dobra, muszę się trochę... Kurde, mać. Muszę się trochę podładować, bo to jest masakra. Albo nie. Dobra, udaje mi się na razie. Kurczę, tak lubię nawet walczyć moja postać kontra postać przeciwnika, gdyż no, to są takie, takie nasze awatary, prawda? No i tak jakbyśmy ja z nim walczył, a nie jakaś postać Dragon Balla, tylko po prostu ja własnoręcznie. Także fajnie, fajnie tak grać. Nie lubię, jak ja gram jakąś postacią z Dragon Balla, a ci ludzie grają swoimi, bo to jest takie trochę mało... No i co teraz? Kurde, skubam. Oj, ta walka jest dość dziwna, muszę przyznać. Przegrywam to, najgorsze jest. Koleś cały czas wygrywa te swoje... lipa, przegram tą walkę chyba. Walną swój superatek, ja nie mam szans, żeby się obronić jakikolwiek. Ale jak mówiłem, w tej grze wszystko możesz się odwrócić do góry nogami w każdym momencie. I naprawdę nie należy się przejmować, jak się na początku przegrywa, bo naprawdę no wszystko się może zmienić w każdej chwili. Kurde mać. Fuck. Ach, cholera jasna, cały raz przegrywam te Quick Time Eventiki, to jest takie denerwujące. Jakby fajnie, jakby się dało na przykład zamiast tych Quick Time Eventów, tych kamień, papier, nożyce. O, już przegrałem. Żeby zamiast kamień, papier, nożyce walnąć na przykład coś takiego, że kto pierwszy naciśnie przycisk, ten wygrywa. Czy coś w tym stylu. Dobra, teraz może uda mi się przesunąć szale zwycięstwa na moją stronę. Jak wykonam to combo do końca, to może uda mi się Ultimate Attack wykonać i wtedy... Wtedy mam szansę na wygraną nawet. Mimo iż mam prawie 0 HP. Tak, udało mi się. Jak widzicie, już mam pasek naładowany na maksa. Dopiero jak mam czerwone życie, on się może naładować na maksa i dopiero wtedy można użyć nasz Ultimate Attack. Ja właśnie to teraz zrobię. Angry Kamehameha. No i to jest naprawdę bardzo potężny atak. Znaczy, jakikolwiek ultimate atak jest bardzo potężny. Koleś nie ma szans na obronę. No i jak widzicie, z ultimate atakiem 24 000. Piękna animacja wykończeniowa. Krater wielki.
Rozgromiłem kolesia, który wydawałoby się, że zwycięży, bo jakoś miał przewagę przez cały meczyk. Dobra, no to na razie cześć i do następnego odcinka.